imię Szymon i witam na moim kanale. Skoro już tutaj trafiliście, pewnie nie jest dla Was zagadką, czym będę się zajmował. Otóż brakuje mi trochę, jako rozumu fanowi klocków Lego, w Polsce czegoś takiego właśnie jak porządny unboxing klocków z recenzjami, ale oprócz tego będę zajmował się też taką częścią trochę publicystyczną. Zresztą zobaczycie nawet dzisiaj, ponieważ też nie jest tajemnicą. Dzisiaj zajmiemy się klockami Lego Nexo Knights. Jest to zupełnie nowa seria, odcinek ma tytuł O co chodzi z Nexo Knight? I będzie właśnie takim połączeniem trochę części publicystycznej, czyli opowiem o co chodzi w serii, właśnie z takim unboxingiem, choć w pierwszym odcinku nie będziemy szaleć. O co chodzi z Lego Nexo Knight? Więc wyobraźmy sobie średniowiecze. Ale też nie takie, tylko bardziej średniowieczne. Cóż, też nie takie średniowiecze, trochę bardziej nowoczesne. Takie też nie, bo to nie nowoczesność, tylko teraźniejszość, tylko po prostu w innej galaktyce. Wyobraźmy sobie, że królowie porozumiewają się ze swoimi żołnierzami za pomocą telefonów komórkowych lub ekranów plazmowych. Wyobraźmy sobie, że zamiast koni prawdziwych mamy konie, jakkolwiek to tam brzmi, mechaniczne. Wyobraźmy sobie, że na tarczach możemy surfować, latać, wszechobecne są lasery i wszelka nowoczesna technologia. Oto mamy Kleja. Klej jest tak naprawdę takim prawdziwym żołnierzem z honorem, zasadami, który walczy o dobro. Mamy również Arona. Aron jest takim luzakiem, lekko duchem. Mamy również Axel. Axel jest dobrodusznym żołnierzem, który ma słabość do obżerania się, jak widzimy, ma kurczaka. Natomiast jest bardzo dobrym żołnierzem, największym z nich, posiadającym największą moc. Lens, który właśnie lada chwila będzie unboxowany. Jest takim trochę lalusiem, takim trochę Johnem Bravo, zadufanym sobie rycerzem, a którego najważniejsze jest jego wygląd i to, jak wyszedł w walce, a nie to, jak faktycznie walczył. No i mamy oczywiście Macy. Macy jest córką króla, księżniczką tak naprawdę. Król chciałby właśnie, żeby ona pełniła rolę księżniczki, a nie wojowniczki, natomiast ona się w tym kompletnie jakby nie odnajduje, więc walczy. Jest tym swoją drogą bardzo dobra. Galeria Bestii natomiast prezentuje się dużo lepiej, jest Jestów, czyli głównie zła postać. Mamy również biegacze. Biegacze są takie trochę miniony. Na zasadzie chodzą, przeszkadzają, są łatwymi wrogami do pokonania. Moltor, czyli zbudowana postać ze skał, której tam wycieka lawa. No i Sparks, który jest największym wrogiem, jego się chyba najbardziej, przynajmniej z opisów, boją właśnie Nexo Knights i Władca Bestii. Tutaj tłumaczyć nie muszę. I właśnie jedną z takich postaci otrzymamy w gazetce Lego Nexo Knight. Na gazetce mamy ostrzeżenie. Długo się wahałem, natomiast postanowiłem je zignorować i otworzyć gazetę. Gazetkę oczywiście polecam. Bardzo fajna, bardzo fajnie cenie. I w pierwszym numerze mamy oto Lansa. Ciekawostka jest taka, że zgadnijcie, jaką bronią walczy Lans? Tak, lancą. Nie wiem, czy to zamierzony efekt jakby marketingowców, czy nie, natomiast mega zabawnie brzmi lanca. Zajmijmy się unboxingiem. Więc za cenę około 10 zł. Za cenę 10 zł otrzymujemy może nie dużo klocków. Natomiast jest to Lens. To jest na pewno nowe, w ogóle w tej serii absolutnie, to są nowe zbroje. Więc zupełnie nowe zbroje pojawiają się w tej serii, to na pewno. Ja mam do nich mieszane uczucia, ale o tym zaraz. Natomiast w zestawie w ogóle mamy bardzo fajną postać, czyli Lensa. Lens, tak jak mówiłem, taki trochę lalusiowaty. Podamy zbroję. Lens ma to, co mi się również nie podoba, czyli dwie twarze. O tym też kiedyś powiem w innym odcinku, znaczy o co chodzi, no natomiast postać nie może chodzić bez hełmu, bo wtedy po prostu głupio wygląda. Dla mnie to też zupełnie nowym elementem jest jakby butelka. A ja tego klocka osobiście jeszcze nie miałem. Bardzo fajny moim zdaniem. Dla mnie nowym klockiem też jest rogal. W ogóle super fajny element. Tak to wygląda. I oto nasz Lans. Lans i jego lanca. Tak wygląda Lans i jego lanca. O tym, co mówiłem wcześniej, co mnie bardzo denerwuje jakby w tym, to jest nowa zbroja. Otóż, wszystko fajnie, pięknie, mamy dużo możliwości wczepienia w czegoś na plecy. Zbroja faktycznie wygląda efektownie, natomiast co mnie denerwuje? Denerwują mnie tutaj te ramienniki, ponieważ postać nie może podnieść wysoko ręki.
A w tym momencie, na przykład, gdyby postać chciała, powiedzmy, rzucić dzidą czy coś, niestety nie może. Natomiast, wracając do tematu, to jest zestaw, który możemy kupić za 10 zł w gazetce LEGO Nexo Knights. Polecam jak najbardziej. Jeżeli kanał Wam się podoba, zachęcam oczywiście do subskrybowania. Co jakiś czas będę coś wrzucał, więc myślę, że warto. Pozdrawiam.